Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za tak liczną obecność w imieniu pana Andrzeja Grabowskiego przede wszystkim, bo to zawsze piękny komplement dla aktora, ale wcale się temu nie dziwię. Pamiętajcie Państwo, że od wczoraj o Andrzeju Grabowskim możemy mówić ikona polskiego aktorstwa, bo to zostało w Kołobrzegu oficjalnie ogłoszone, a nawet posiada pan już teraz ikonę z własnym wizerunkiem. Tak, już nawet powiesiłem sobie w hotelu i się modliłem rano. I nawet mi przeszło. No tak, ikona. Już wczoraj jest tak, dowcipkowałem. Andrzej Grabowski dostał ikonę, ikona. Nie, to drugie, to jeszcze poczekajmy długo. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że na początku, kiedy pierwszy raz usłyszałem imię i nazwisko Andrzej Grabowski, to kojarzyłem z Teatrem Stół w Krakowie. Tak, i z Mikołajem Grabowskim. Oczywiście. Z Mikołajem Grabowskim też, czyli z bratem, reżyserem. Tak. Zawsze było Andrzej Grabowski, brat Mikołaja Grabowskiego, teraz jest Mikołaj Grabowski, brat Andrzeja. Jak on to znosi? No, musi, no co ma zrobić. No, zdolna rodzina, nie da się ukryć. Zresztą razem bardzo często graliście, tworząc taki teatr wystawiający sztuki Bogusława Szefera. Tak, również. No przede wszystkim to rzeczywiście, no, to są matuzalemy te sztuki, bo przecież Kwartet dla czterech aktorów, który gramy do dzisiaj, premierę miał. Ja nie uczestniczyłem jeszcze w premierze, byłem wtedy w szkole teatralnej, no to sami Państwo widzicie. Premierę miał w roku 1973 i jest grany do dzisiaj. Co prawda nie w tej samej obsadzie, bo pierwsza jego obsada to był Mikołaj Grabowski, Jan Peszek, Zygmunt Józefczak i Andrzej Kierc. Andrzej Kierc niestety nie żyje. Zygmunt przestał tam grać. Ja zacząłem grać w 1979 roku. To też jest, ile to już, 40 lat? Nie, 50? Nie, 40 lat. 40 lat spektakl. Gramy, Janek Frycz jeszcze z nami gra, czyli Mikołaj, Peszek, Frycz i ja. I spektakl, który się no, cieszy ciągle no, powodzeniem, co no, nie wiem, czy można tak powiedzieć o spektaklu, że się powodzeniem cieszy. No, a to nie jest taki zwykły spektakl, dodajmy, bo Państwo może niekoniecznie pamiętają, kim był Bogusław Szefer. No, to jest znakomity kompozytor, współczesny kompozytor nowoczesnej polskiej muzyki, również zajmujący się dramaturgią, ale łączący to z muzyką. I to jest człowiek no, myślący abstrakcyjnie, myślący super nowocześnie. No, wydawałoby się, że to, co on robi, to jest sztuka elitarna dla nielicznych. Tak, tak. Tak by się wydawało, bo rzeczywiście Kwartet dla czterech aktorów, który nie ma fabuły. Ja grając w tym spektaklu 40 lat, nie jestem w stanie opowiedzieć, o czym jest ten spektakl. No, jeżeli ktoś koniecznie chce ode mnie się dowiedzieć, co to jest, o czym ten spektakl, to mówię zawsze, po co ludzie już się nie pytają, mówię, że to jest niedokończona próba kreacji. I wtedy już nie żądają do mnie innych odpowiedzi. Zresztą wszystkie sztuki Bogusława Szefera są właśnie taką niedokończoną próbą kreacji, bo my gramy przecież jeszcze w składzie Janek Peszek, Mikołaj i ja scenariusz dla trzech aktorów, który powstał w roku 87, no też Matuzalem. I też gramy go cały czas. Co prawda już nie gramy w żadnym teatrze repertuarowym, tylko gramy od na zaproszenie gdzieś festiwali, domów kultury, no, ale dosyć często, zresztą renesans ten spektakl przeżywa obecnie, bo coraz więcej tych zaproszeń mamy. Na tym spektaklu, szczególnie na scenariuszu, ale nie tylko, bo i na kwartecie, no, wychowały się już no, 40 lat, jeżeli ma spektakl, no to przecież to są dwa pokolenia, prawda? To ludzie, którzy byli na premierze tego spektaklu i byli młodymi, 20-letnimi ludźmi, teraz mają 60 lat. No to jest... I oni co jakiś czas odświeżają sobie ten spektakl i przypominają nam, a te 20 lat temu to inaczej było, a 40 lat temu to było jeszcze inaczej. Są ludzie, którzy chodzą na scenariusz dla trzech aktorów wielokrotnie i jak coś zmienimy w tekście, to mają do nas albo pretensje, albo chwalą za to, bo tam, jak to u Szefera bywa, jest duże pole do improwizacji. Zresztą no, cała jedna sekwencja scenariusza dla trzech aktorów
Zresztą kwartetu dla czterech aktorów polega właśnie na improwizacji. W kwartecie dla czterech aktorów improwizujemy na temat własnych i biznesów. No, chciałem powiedzieć interesów, ale mogłoby być to źle zrozumiane. Biznesów. No więc nie wiem, ale to nie wiem, typu, że ja mówię przyjmę gruz, Jan Peszek, ogłoszenie, Mikołaj Grabowski, jaja na wagę, o, to takie. A w scenariuszu dla trzech aktorów ta improwizacja polega na wyczytywaniu własnych recenzji, ale umówiliśmy się, że czytamy recenzje sprzed, z dnia premiery, to znaczy mniej więcej takie, jakie czytaliśmy te 30 parę lat temu, między innymi pańską recenzję, nie wiem już kto czyta, Peszek czy Mikołaj, no w każdym razie czytają. Tomasz Raczek o mnie napisał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam jak, przepraszam, ja jestem gaduła, to proszę przerywać. Dobrze, no ja się cieszę. Pamiętam jak Andrzej Wajda, który mnie angażował do roli Jaśka w Weselu, no to odpowiednio dawno to było, też możecie sobie państwo wyobrazić, no bo Jaśka w Weselu w tym stanie nie mogłem grać. W tym wieku nie mogą grać. Chociaż teraz grają. Moja była żona, która jest w moim wieku, gra w Krakowie Hesie albo Mele w Moralności Pani Dulskiej. No to jest przecież dziewczynka. No nic. W każdym razie Andrzej Wajda, jak mnie angażował do Teatru Starego, gościnnie do roli Jaśka w Weselu. Ja się go pytam, panie Andrzeju, ale dlaczego ja? Ja mam 39 lat. Fakt, że wtedy jeszcze miałem swoje, znaczy teraz też mam swoje, ale nie wiadomo jak to nazwać, włosy, czy no nie wiem, ten tapir, co mam na sobie, to jest mój. Ale było tego dużo więcej. Schudłem, więc wyglądałem mniej więcej podobnie, jeżeli chodzi o wagę. Rzeczywiście wyglądałem dosyć młodo, no ale miałem 39 lat, mówię, panie Andrzeju, no jak to jest? No, czy ja mam 39 lat, dlaczego pan mnie angażuje do Jaśka Wesela? No i proszę pana, bo ja byłem na scenariuszu dla trzech aktorów, prawda? I ja sobie pomyślałem, o, przestali grać, bo coś mówią o swoich recenzjach. No ale jak to przestali, skoro grają? Ale jak to grają, skoro tak się nie gra? Ale jak to się nie gra, skoro oni grają? Czyli tak się też gra. I mówi, ja bym chciał, żeby pan w tym finale... Ja tutaj wyreżyseruję, aktorowie Teatru Starego pięknie mną grali. Krysia zrobi piękną scenografię. Będą czekać na Werny Chore. A pan jako Jasiek, żeby wszedł i żeby publiczność sobie pomyślał, a po co on tu wszedł? Tak było miło, ładnie. A po co on tu przyszedł? I to była genialna uwaga, bo ja z tej uwagi wyciągnąłem to, że na przykład w finale Wesela odbierałem ziemniaki. Zresztą to była bardzo doceniona rola, dostałem główną nagrodę na festiwalu w Opolu za tę rolę Jaśka, po czym mnie wyrzucili z Teatru Starego, ale mnie wyrzucają zawsze z teatrów. I nie tylko z teatrów, ze szkoły teatralnej, z akademika mnie też wyrzucili. Więc obierałem ziemniaki, paliłem papierosy tam w tym jak miałem się takie pety. I pamiętam też, że Krysia Zachwatowicz przyszła na jedną z prób. I mówi do Wajdy, Andrzej, mówi, no bardzo piękne to Wesele, tylko jak to Jasiek w finale obiera ziemniaki? No co Wajda, pamiętam, jak nie klinia. Te ziemniaczki to jest najlepsza rzecz w tym Weselu. No ładnie, ale teraz zobaczmy wszyscy, jak to było, jaki to był przełom i jakie to było zdziwienie, jaki to był suspens w życiu Andrzeja Grabowskiego, po Starym Teatrze, po Teatrze Stu, po Szeferze, po tym abstrakcyjnym, nowoczesnym aktorstwie, przychodzi propozycja, żeby zagrać kiepskiego serialu. I Grabowski się na to zgadza. I gra tak, że niestety staje się ikoną jako kiepski. I potem, no jako i potem to będziemy... Jako kiepski to myszką Miki. Tak, powiedział. I potem będziemy dalej mówić, co było dalej, ale najpierw ten moment, kiedy dostał pan propozycję zagrać kiepskiego. To był moment, kiedy mnie pani, już z przyjemnością to opowiadam teraz, kiedy Krystyna Meissner, dyrektor Teatru Starego, mnie wyrzuciła z teatru, twierdząc, że reżyserzy ze mną nie chcą współpracować.
Podkreślam to w każdym wywiadzie, że zostałem wyrzucony przez Krystynę Meissner. Jeszcze było to dziwnie, przepraszam. No to była reżyserka o bardzo silnym charakterze i znana piorunica. Tak, ale ona w bardzo ciekawy sposób mnie wyrzucała z tego teatru. Ja pamiętam, grałem wtedy z Jurkiem Winczyckim Gwałtu, co się dzieje, w reżyserii Anki Polony. I mówię poprzedniego dnia do Jurka, mówię: Jurek, Meissnerowa mnie wzywa, ciekawe co ona chce, no pewnie ci rolę chce zaproponować albo coś. No to przyszedłem na to spotkanie i ono się odbywało tak. Ona mi mówi: panie Andrzeju, pan wie, jaką ja byłam wielbicielką pańskiego talentu. Ja mówię: czemu w czasie przeszłym pani to mówi? No to mówię: no bo właśnie chciałam pana, żeby pan złożył rezygnację. Ja mówię: ale dlaczego? No bo reżyserzy nie chcą z panem współpracować. Ja mówię: nie, to ja pani nie ułatwię tego. Jeżeli pani chce mnie wyrzucić, to proszę mnie wyrzucić. Ja pani nie złożę rezygnacji, żeby pani miała łatwiej. No oczywiście napisała, że z powodu redukcji etatów zwalnia mnie z teatru. No, ja się nie odwoływałem, bo po prostu duma mi na to nie pozwalała. No i przeszedłem do Teatru Słowackiego. A mówię a propos wielbicieli pańskiego talentu, bo Krystyna Meissner dawała mi w Toruniu Grand Prix za audiencję piątą Bogusława Szefera, mój monodram, chwaląc, jakie to jest nowoczesne aktorstwo i że to aktorstwo moje to właśnie jest, że ja przecieram szlaki ku nowemu aktorstwu i tak dalej, więc tu się powołała, że była wielbicielką, ale że mnie wyrzuca. No i ja znalazłem się w Teatrze Słowackiego, bardzo, no, w którym zresztą bywałem wielokrotnie i do dzisiaj jestem. Drugi najważniejszy teatr w Krakowie. Tak, z dyrekcji Bogdana Husakowskiego. I, no i wtedy właśnie przyszła ta propozycja. Ja wtedy nic nie robiłem. Jakoś, nie, może nie nic nie robiłem, ale w każdym razie przyszła propozycja, że z ATM-u z Wrocławia, czy ja bym nie zagrał, przysłali, pojechałem tam na spotkanie. Dali mi scenariusz, ja przeczytałem te 3 odcinki pilotażowe, sobie myślę: Jezu, jaki debilizm. Przecież to wstyd to grać, no. No ale myślę sobie, no przecież to jest mój zawód, a nie hobby, prawda, no więc... I sobie tak wymyśliłem taką własną historyjkę na ten temat, że jak będę już starym człowiekiem, mniej więcej, no jeszcze starszy niż jestem, że przyjdzie do mnie wnuczek, a ja mu powiem: wiesz co, Juziu, czy tam Stasiu, twój dziadek, jak był młodym jeszcze człowiekiem, odmówił roli w serialu. Z dumą mu to powiem. A on powie: a czemu, dziadku? Czemu ty to odmówiłeś? No bo, a ja mu powiem, bo to taki serial był mało ambitny i tak dalej. Na co? On mówi: miałeś dużo pracy wtedy w teatrze, nie miałeś czasu. Nie, miałem czas. No to czemu to odmówił? No bo mi się ten serial nie podobał. Na co wnuczek mi powiedział: to głupi był dziadek. Bo kupiłbyś mi mieszkanie za to, bo byś się jakoś tam urządził, no nie bidowałbyś, tak. Znaczy bez przesady bidował, no ale w każdym razie, no... I to mnie, ta opowiastka mnie przekonała do tego, żeby jednak zagrać te 3 pilotażowe odcinki, tym bardziej, że byłem przekonany, że przecież niemożliwe, żeby to ludzie chcieli oglądać, no. No ale jak się okazało, chcieli to oglądać, nakręciliśmy następnych 10, potem się związałem umową na 50, potem zacząłem totalnie protestować przeciwko temu serialowi, zresztą z Krysią Feldman, ona też nie znosiła tego serialu, ja też. Nie zgadzaliśmy się na scenariusze, na przykład no, już zaprotestowaliśmy, nie nagraliśmy tego scenariusza, bo był taki odcinek, że Kiepscy jadą w 99 roku, to kiedy były początki tych Kiepskich, że Kiepscy jadą na imieniny papieża, Jana Pawła II. Ja powiedziałem: ludzie, no przecież banda idiotów jedzie na urodziny czy imieniny papieża. No przecież Polacy nas zjedzą za to. Gdybyśmy byli rozpędzonym serialem i ludzie już wiedzieliby, że to nie jest kpina, że to jest żart, ale przecież nie chcemy kpić z Jana Pawła i tak dalej, i tak dalej. Może by to przeszło, ale nie teraz, kiedy nas uważają za bandę kretynów. No i idiotów, którzy mają poczucie humoru zerowe i najlepszy dowcip, który im się udaje zrobić, to że Ferdek mówi do paździocha: a zasadził panu, kiedy ktoś kopa w dupę. No. I że to jest najlepszy dowcip w tym serialu. No.
Zresztą ja potem dużo zawsze tłumaczyłem ten serial, mówiąc, że my posługujemy się tą głupotą, bo to jest bardzo trudno wymyśleć scenariusz, gdzie jest wszystko głupie. I że ta głupota w tym natłoku tej głupoty staje się nadgłupotą, a ta nadgłupota staje się mądrością. No podobnie jak, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał, ale na pewno byli tacy, co czytali Pochwałę głupoty Erasma z Rotterdamu, który twierdzi, że wszystko, co na świecie powstało, jest wynikiem głupoty. I rzeczywiście to udowadnia w tym swoim tekście. Ja zresztą chciałem kiedyś robić monodram z tego, ale już chyba pamięć nie ta, nie dałbym rady. Przeczytać mogę nawet. No, w każdym razie zacząłem grać w tych kiepskich. Przez kilka lat, no po prostu byłem niemiły, okropny podczas kręcenia tych kiepskich. Nie podobało mi się to. Tym bardziej, że ja sobie zdałem sprawę, że rany boskie, ja mogę do końca życia być Ferdek kiepski. No do dzisiaj przecież, jak idę ulicą, to Ferdek ono na browara, cycu jeden, co mnie doprowadza do szewskiej pasji. No ale co mam zrobić? Od razu sobie myślę, no chłopie, zgodziłeś się na to, to masz. No o co ci chodzi? No, mają cię na co dzień po 5 razy w telewizji, bo to 5 razy powtarzają, za co im dziękuję, bo to są repartycje. No to chciałeś, czy też zgodziłeś się na to, no to masz, no to cierp, jeżeli chcesz, jeżeli tak już jest. No. Ojciec Olbiego, dramaturga amerykańskiego, był aktorem i całe życie grał hrabiego Montechristo. I też cierpiał z tego powodu, no ale inaczej jest cierpieć z powodu, jak się na człowieka, bo panie hrabio, a inaczej jak Ferdek, kurde, cycu jeden, ja pierdzielę, daj hono na browara, no. No ale często teraz w moim stand-upie, który uwielbiam robić stand-upy, co widać, bo gadam i gadam przecież, to opowiadam o tym, jak pewien kolega, aktor z Krakowa po pierwszym odcinku Kiepski, który tam 20 lat temu, 16 marca 1999 roku była premiera, idę sobie przez rynek krakowski i idzie ten mój kolega aktor, prawdziwy aktor, no. Nazwiska tego aktora Państwu nie powiem, bo nic Państwu nie powie to nazwisko. Ja złośliwy jestem, ale on też był. Jak mnie zobaczył, wrzeszczy na cały rynek, żeby wszyscy słyszeli. Mówi, widziałem kolego, widziałem. L przed języką zębową oczywiście. Widziałem kolego, w takim gównie grasz. No więc ja kiwam głową, no bo co mam zrobić? Na co on mówi, no wiesz co, kolego Andrzeju, ja bym odmówił. Na co ja mu mówię, no a zaproponował ci ktoś? On mówi, no nie. Ja mówię, to jak ci zaproponują, to se odmów. Ale to była dalsza część tego, prawda? Bo tam ze 2 lata temu spotykam go na rynku w Krakowie. On jakiś mniej wesoły niż poprzednio. I tak rozmowa nie bardzo się klei i on w pewnym momencie mówi, powiedz mi kolego, a jakim ty wozem teraz jeździsz? Myślę, o, tu cię boli chyba. No więc mu mówię, a wiesz co, tam rok temu kupiłem Audi Q7, ten większy silnik, 4.2 pojemność, to 350 koni, 2,5 tony waży, ale 6.4 do setki idzie, poza tym automatyczna skrzynia biegów, to jest, spryskuje sam, światła mu się zmieniają same. Słuchaj, mówię, fantastyczne auto, tylko muszę ci powiedzieć, sakramentko drogie. I tak zrobiłem chwilę przerwy i mówię mu, ty wiesz, że ja... No, za 4 tygodnie to ja musiałem harować na to auto. On tak się skrzywił, pokiwał głową i powiedział, no tak, a ja dalej idę u kurwa Lanos. Na co mu odprawiałem, wiesz co, o co ci chodzi, mamy auta na Q. No, ja mam Audi Q7, ty masz do u kurwa Lanosa. No więc różne mnie spotykają z tym. Na przykład też na początku jem śniadanie w jakiejś restauracji hotelowej, podszedł do mnie młody człowiek i mówi, panie Andrzeju, czy mogę prosić autograf? No, ja byłem zachwycony, bo wtedy nikt inaczej do mnie nie mówił, tylko Ferdek, kurde, cycu, ja pierdzielę. No więc mu napisałem Iwziowi, Franiowi, Grzesiowi, czy innemu, nie wiem, Bogusiowi Andrzej Grabowski, czy Tomkowi Andrzej Grabowski, na co on wziął ode mnie i powiedział, bardzo panu dziękuję. I chciałem panu bardzo podziękować za to, że spotkałem większego debila niż sam jestem. Różne historie. O, ale to jest też bardzo śmieszne. Jak wracałem z Dublina, z Irlandii i siedzę już w samolocie, za przejściem w tym samym rzędzie siedzi taka Polka kobieta i tak strasznie się boi tego lotu.
I odmawia różaniec, tak półgłosem, pół samolotu słyszy, jak on zadzwonił, ma być pełna bez dowóch księdzi, i nagle popatrzyła się, zobaczyła mnie, przerwała się modlić i mówi tak, o, pan z nami leci, to nie spadniemy, i schowała różaniec. To jest wiara, no. A jeszcze nie byłem ikoną. A jeszcze, to co by ona teraz powiedziała? Ale już się rysowała ikona. Też jeszcze pamiętam, jak taka pani w kawiarni w Warszawie mnie dostrzegła, powiedziałem przy witrynie, no i weszła do kawiarni i mówi do mnie tak, panie Andrzeju, ja nic od pana nie chcę. Ja panu chciałam tylko powiedzieć, że mam bardzo dobre wyniki. Wzruszające. Wstałem, pogratulowałem jej, życzyłem, żeby zawsze miała dobre wyniki. Ona od lekarza wracała i się dowiedziała, że ma dobre wyniki. I spotkała kogoś bliskiego dla niej i chciała się tą dobrą nowiną podzielić. No i mi powiedziała, że ma dobre wyniki. No po prostu sobie wtedy pomyślałem, a niech szlak trafi tych jajogłowych krytyków, co to uważali, że czas umierać, jak kiepscy się pokazali, skoro ja mam takich fanów i tyle dostarczam ludzi miłości, które oni mi później oddają. No więc no teraz już tych kiepskich lubię. A poza tym, wracając do tego, że do tego hrabiego Monte Cristo, ja się bałem, że ja do końca życia no, będą za mną tylko ferdy krzyczeć. No. Teraz, dzięki temu, że dostałem, że Patryk Wega zaproponował mi rolę Goebbelsa, gdzie by się zdziwiłem kompletnie, no, kompletnie inna rola, Rany Boskie, Święte. Spotkałem się z Patrykiem i no, on mi opisał to, te role, ja się ucieszyłem, no bo może wyjdę z tego fertka. Po czym za miesiąc dzwoni i mówi, słuchaj, nie zgodzili się na ciebie producenci, że masz gębę fertka. Ja mówię, to kto to będzie grał? On mi powiedział nazwisko aktora, nie powiem tego nazwiska, nawet imienia też nie powiem. Ja mówię, no to tak jak ten facet zagra, no to ty wiesz, on wie, wszyscy wiedzą, bo on tylko takie role grywa, mrocznych takich. No ale nie dostał pieniędzy i po dwóch latach wrócił do tej propozycji ze mną, no i zagrałem tego Goebbelsa. Pamiętam, że no, chodziłem, myślałem, co zrobić, żeby się odwrócić zupełnie od tej gęby fertka. No i mam nadzieję, że przynajmniej w tym serialu, bo to był naprawdę świetny serial, te 33 odcinki Pitbulla, bo film fabularny, pierwszy Pitbull, za dużo Patryk chciał, za dużo miał materiału, jeszcze pierwszy robił, to był jego pierwszy film fabularny i wepchał do tego filmu właściwie prawie cały materiał, który skręciliśmy. I ten film nawet dla mnie, który przecież znałem scenariusz, był czasami niezrozumiały. Traciłem wątek, nie wiedziałem, o co chodzi, bo tych wątków było kilka. No ale dzięki Bogu, dzięki Wedze, no co tu dużo gadać, i tej roli tego Goebbelsa ja zostałem, odwróciłem się. Zresztą zaraz potem dostałem serial Odwrócony i film też, gdzie też zagrałem, tym razem bandytę z Pruszkowa. No ale tak się składa, że albo gram takich właśnie prostaczków, filozofów jak Ferdek Kiepski, albo bandytów, no i takie, a tutaj to tak o 180 stopni, a tutaj jeszcze cała paleta ról, które mogę zagrać. No nie, jeszcze... No zaraz, jeszcze jest parę innych, którzy się na tej skali nie mieszczą. Kogo ma pan zagrać w nowym filmie Wegi, polityka? A to polityk, to jest prezes się nazywa, ten polityk. Nie wiem, kto dostał brawa, ja, prezes czy pan? Podzielimy się jakoś. Jak się gra prezesa? No, kiedyś pamiętam, jak dostałem pytanie, jak podkładałem głos razem z... Jezus Maria, z Laskowikiem, do... Graliśmy dwa łosie. W jakimś filmie, kreskówce Disneya, już nie pamiętam. Mój brat niedźwiedź, o, taki był. Ten, graliśmy łosie, on grał jednego łosia, ja drugiego łosia. I mi się też jeden dziennikarz zapytał, panie Andrzeju, jak się gra łosia? No więc powiedziałem, że łoś, no. Więc no, jak się gra prezesa, no. Sam jestem ciekawy, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale stara się pan podpatrzeć prezesa tak, żeby być blisko prawdy, czy taką swoją wariację prezesa pan robi? No więc trudno, żebym, no ja przede wszystkim posturą się nie zgadzam z prezesem, że tak powiem. No ale to zostało jakoś rozwiązane, bo albo to jest na blue boxie, albo siedzę za biurkiem i wtedy nie widać mojego wzrostu. Albo jeżeli rozmawiam z ludźmi, no to oni stoją na podestach, a ja bez podestu jestem. No i
wtedy jestem dużo mniejszy, albo mój dubler, znaczy nie mój dubler, tylko dubler prezesa o wzroście prezesa, z daleka jest filmowany, no i wtedy widać, że prezes nie jest wysokiego wzrostu. No, dostałem oczy, czyli te soczewki ciemne bardzo, bardzo brązowe, zresztą bardzo duże, to bardzo zmieniło mnie. Tupecik, no bo prezes ma niestety więcej włosów ode mnie. I jeszcze co, z czego ja jestem bardzo dumny, co sobie wymyśliłem do charakteryzacji, bo podobno, a Marlon Brando, do którego się nie porównuje, proszę nie myśleć, grając ojca chrzestnego, zagrał go tak, że włożył sobie tutaj mandarynki, znaczy cząstki mandarynek tutaj, tam miał ten taki... Takie chomiki taki, miał. Tak, taki. A ja sobie teraz takie tampony dentystyczne, wiecie, jak u dentysty zakładają zawsze tak, żeby, nie wiem, wepchałem sobie dwa takie tampony tutaj. Więc ta warga moja była taka bardzo prezesowska. No a jak zagrałem, to sam nie wiem, no bo to człowiek nigdy nie wie, jak zagrał, bo to zawsze jest tak, że potem jak się siebie ogląda, czy myśli, Boże, ja tak zagrałem? Czy ja myślałem, że ja zagrałem zupełnie inaczej? Ja pamiętam, to ciekawa historia, bo ja pierwszy raz wtedy zagrałem u Sylwestra Chęcińskiego. No, to jest ikona polskiego kina, Sylwek Chęciński. Wtedy się nie znaliśmy, przyjechałem do Warszawy, mieszkałem w Krakowie jeszcze wtedy, przyjechałem do Warszawy, nagraliśmy tą scenę, taka długa scena w jednym teatru w telewizji. Ja byłem taki, tak myślę, to jest łatwa rola, bo to tak, takiego chłoptasia, takiego urabura. No i zagrałem to, no i Sylwek Chęciński mówi, panie Andrzeju, bo tak, panie Andrzeju, chodźmy zobaczyć. No to poszliśmy, oglądamy to, ten tego master shota, czyli całą scenę w planie ogólnym na telewizorze. No i tak skończyło się. On mówi, no i co, panie Andrzeju, podoba się panu, jak pan zagrał? Ja mówię, nie. Na co on mówi, to po co pan tak zagrał? Ale już po kilku latach, kiedy ja się bardzo przyjaźnię z Sylwkiem Chęcińskim, po kilku latach, jak już taka nasza dobra znajomość się rozkwitła, spotyka mnie, ja wtedy bardzo mocno przytyłem i on mówi, aleś ty przytył. Więc ja tak broniąc się mówię, wiesz co, Sylwek, to, ale ja teraz mogę Cześnika zagrać. Na co on mówi, wiesz co, jakbyś był chudy, to byś zagrał chudego Cześnika. Świetny facet jest, naprawdę. Sylwek jest po prostu genialny. Nie wiem, o czym zacząłem mówić. No, o prezesie cały czas. O prezesie, no. Zobaczymy. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ja nie mam w zwyczaju od momentu, kiedy zobaczyłem, kiedy właśnie Sylwek mnie zmusił do obejrzenia. Nie oglądam tego, co nagrywam natychmiast, bo nie znoszę siebie oglądać. Zresztą nie chodzę na swoje premiery filmowe, nie oglądam odcinków, które nagrywam. Mogę to widzieć, jak już zapomnę zupełnie, co nagrywałem, to wtedy mogę patrzeć jak na obcą osobę na mnie, ale unikam w każdym razie premier ze swoim udziałem. Nie znoszę siebie oglądać, zawsze mi się to nie podoba, no bo nie ma na co patrzeć, szczerze mówiąc. To po co pan tak zagrał? A będzie specjalny pokaz filmu Patryka Wegi dla prezesa przed premierą? No ja myślę, że on już ogląda jeszcze niegotowy film, a on już to widział, no bo się wypowiadał na ten temat przecież. No i premiera jest pewna, niezagrożona? No nie wiem, no myślę, że tak. No. Premiera taka w kinach będzie 6 września, a taka premiera co się łączy z bankietem, to będzie 3 września. W Warszawie w jakimś kinie. No. Nie wiem, jak to, bo ona będzie wyglądała. Zobaczymy. No. Czyli 6 już sobie weekend rezerwujemy i robimy rekord.